Polski parlament przyjął nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wcześniej w Polsce nie można było spożywać alkoholu na ulicach, w parkach i na placach. W myśl nowych przepisów ten zakaz został rozszerzony i nie będzie można spożywać napojów alkoholowych we wszystkich miejscach publicznych. To między innymi sprawia, że nad Wisłą w Warszawie, czy na plażach, czy nad rzekami w innych miastach Polski, gdzie w tej chwili ten alkohol był swobodnie i legalnie konsumowany, taki zakaz zostanie wprowadzony. Ustawodawca zdecydował o tym, że samorządy będą mogły. Ten zakaz lokalnie liberalizować i tworzyć takie strefy, gdzie alkohol będzie mógł być spożywany. Wydaje mi się, że rok wyborczy, rok wyborów samorządowych to okres, kiedy młodzi ludzie, społeczności lokalne, które chciałyby, takie, aby takie miejsca w miastach czy gminach powstawały, mogą się mobilizować i oczywiście walczyć o, o wprowadzenie tego typu liberalizacji przepisów. Warto podkreślić, że. Tym razem nie będą to musiały być miejsca poza ulicami, parkami i placami. I na przykład, w myśl nowych przepisów, można będzie stworzyć taką strefę nie tylko nad brzegiem rzeki, ale też na przykład w jakimś dużym miejskim parku, co myślę, że przynajmniej części mieszkańców będzie na rękę i sprawi, że będą mieli miejsce, gdzie będzie można wybrać się na przykład na piknik z butelką wina, czy pójść ze znajomymi na piwo.